Jeżeli szukasz gier w bardzo atrakcyjnych cenach, zapraszam Cię na stronę eneba.com. Rejestrując się z mojego linku i używając kodu Croxy za pierwsze wydane 10 euro na stronie, dostaniecie premię w wysokości 1 euro. Dodatkowo w każdy weekend organizowane są ogromne wyprzedaże. Zapraszam i polecam. Siemaneczku, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj po raz ostatni już odbierzemy gwarantowane tocy z player picków za Food Champions. Potem już nie wiem co będzie. Team of the Season się kończy, wszystkie już najlepsze ligi się skończyły. No i co, możemy przejść do odebrania nagród za Golda 3. No i co, mamy dwa player picki. Zobaczymy, czy poleci jakiś toc Ultimate, czy może nie, oczywiście z tych najlepszych, to Messi, Ronaldo i tak dalej. Ale znając moje szczęście, to i tak trafię kogoś z reszty świata. No i co, lecimy z pierwszym player pickiem. I w pierwszym player picku mamy, ojej, no właśnie, Vieirinha 8-9 z reszty świata. Więc tak jak mówiłem, u mnie nie będzie najlepiej z tymi właśnie player pickami. No to, no, jak to sam ostatni player pick, to mogę w tym roku polecić. No, ostatni player pick, nadziejam jakiegoś Toca Ultimate. No właśnie, no to jest hit. Żeby jeden Toc Ultimate chociaż nie pojawił się za tego Golda 3, to jest no naprawdę hit. No i co, bierzemy oczywiście Donnarumę pod overalla. No co mam powiedzieć, no hit po prostu. No i co, otwieramy jeszcze te paczki, które dostaliśmy i zaraz odbierzemy sobie również za Division Rivals 3 paczki. Jak na razie, no tutaj liczyć po prostu na jakieś walkouty i ewentualnie karty właśnie Team of the Season Ultimate. No ale no wiecie, jak to z tymi paczkami jest. Kowacić tymczasem w paczce. No i co, oczywiście sobie to wszystko wysyłam do klubu. Mega paczki, dwie jeszcze mamy tutaj za Food Champions. No i nie ma walkout. No kurczę, no ten Gold 3, którego tak wbijamy regularnie, no to nie jest jakiś tam szczęśliwy. Szczęśliwy to był Gold 2. O, dostaliśmy paczkę. Jak trafiliśmy tego w tym historycznym momencie, właśnie Marco Royce. No i co, mamy dużą złotą paczkę jeszcze tutaj za ten. Jakby tu poleciał walkout, to byłby hit. Ale hitu nie będzie. Będzie ewentualnie kit, bo tutaj nawet nie ma nawet walkoutu. Znaczy nie walkoutu, tylko ekranu, sorry. Wstałem dopiero i tak trochę jeszcze ten, wiecie jak to jest. No i co, ostatnia mega paczka za Food Champions i za Division Rivals. Weźmiemy paczki niewymienne. No nie ma nawet jednego walkoutu. Te paczki to naprawdę hit. Są ekrany Francja, prawy skrzydłowy, Barcelona, to jest oczywiście Dzbanelle. No i co, wysyłamy sobie to oczywiście do klubu. Tutaj nic poza tym nie ma ciekawego. Ten Dembela chociaż może być w cenie, bo jeszcze jest SBC od tego Totsa Ultimate. No i co, weźmiemy sobie jeszcze nagrody za Division Rivals. Weźmiemy tutaj 6 paczek niewymiennych. 3 utrzymało mi się na randze pierwszej. Utrzymało się na randze pierwszej. Więc jak najbardziej tych 6 paczek możemy sobie otworzyć. No i co, pierwsza paczka, mega paczka rzadkich kart. Lecimy, może, no tutaj musi być jakiś walkout w tych paczkach. Ale oczywiście w pierwszej nie ma, bo to byłby naprawdę hit, jakby na tyle paczek nie było nawet jednego ekranu. A te player picki to już w ogóle, w paczce mamy netto niewymiennego. W sumie nie wiem już po co te paczki biorę właśnie. Nie wiem, czy, napiszcie mi może w komentarzach, jak myślicie, na jaką kartę, na jaką ikonę opłacałoby się teraz robić SBC. Bo w sumie myślałem nad Eusebio albo nad Hulitem lub Ronaldo oczywiście. Ale tutaj nawet nie ma ekranów. Kolejny patch to jest to nie kto inny jak Aduriz 8-3 i Rafinha jeszcze w paczce. 3000 monet również dostaliśmy. No na razie ten opening nie jest jakiś niesamowity. Mega paczka rzadkich kart, 4 do końca i nie ma walkoutu po raz kolejny. Ej, to jest hit, okej? Okay? To jest hit! Dawno już nie miałem takiego pechowego openingu. A player, o player pickach to ja już nie wspomnę. Paczka wypożyczenia. I w paczce wypożyczenia będzie, pewnie będzie walkout. Więc co? A, tu jest ta paczka. Piłkarza Ultimate. Aha, dobra. No to lecimy teraz z mega paczką rzadkich kart. 3 do końca. I nie ma nawet jednego walkoutu. Ej, to jest hit! To jest hit! To jest hit! To jest hit! Tyle paczek, żadnego walkoutu, co? Co? Ej, dobra, ten opening jest niesamowity. Nie, nie wierzę. Dobra, kolejna paczka, dwie do końca. Ja, to tutaj musi być. Jest walkout, nareszcie, i ultimate.
Jest niebieski i uwaga. Mamy... O Boże, to nie będzie nic dobrego. Z reszty świata to... 91. No chociaż tyle, no. No chociaż tyle, może coś jeszcze w tej paczce? Nie, ale mamy tego Totsa. A szkoda, że nie Ultimate. Dobra, ostatnia paczka. No i co, może tutaj szczęście się zwróci. O Jezus. Powiem wam... No nie powiem nic innego, bo to jest po prostu hit. A patrzcie, w paczce wypożyczenia będzie walkout. Co jest?! Ej, to jest... Ja nie umiem ubrać słów do tego, co tu się właśnie stało z tym openingiem, bo... To jest po prostu hit. Na tyle paczek, tylko jeden walkout. I tak koszmarne player piki. Słuchajcie, w międzyczasie, kiedy wyszło właśnie SBC o Totsa Ultimate, to wyszło również SBC o kartę Flashback Andresa Iniesty. Jest to karta 9-4, więc to jest niesamowita karta. Tutaj przepalamy taki składnik, przepalamy tego sobie Umtitiego, który i tak mi nie jest potrzebny, nie oszukujmy się na etapie gry, taki Umtiti nie jest za bardzo potrzebny, statystyki ma, no naprawdę, bardzo, bardzo przyjemne na SP, w sumie idealny właśnie Andres Iniesta i będzie miał właśnie Hyperlinka z Dawidem Villą, który grałem również w tym samym klubie i również jest Hiszpanem. No i co, 9-4 karta, przepalamy skład o cenie 8-4, nie będę tęsknił za tym na pewno, za tym Untitim właśnie, no i przepalamy sobie taki składzik, wydałem 20 tysięcy, bo dużo kart miałem właśnie w klubie, ale trochę sobie również wydałem, no i co, Andres Iniesta, legenda FC Barcelony, ląduje w naszym klubie, no i co, Hiszpania, ŚP, Wissel i Andres Iniesta w naszym klubie, w sumie... Jak robiłem SBC o Flashbacka Dawida Villi, to właśnie ciężko było dość wkomponować go w skład, nie mając właśnie ikon typu Raul albo Butragenio, a teraz bardzo łatwo będzie go można połączyć z Iniestą, ponieważ ten hyperlink będzie no naprawdę bardzo przydatny i będzie odgrywał dużą rolę. No zobaczymy, czy znajdę miejsce w składzie, będę oczywiście testował Iniestę i Villę, no ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie karta tego wspaniałego Hiszpana ląduje w naszym klubie, a co będzie dalej, to zobaczymy. Wiecie co, biorąc pod uwagę to, że już jest koniec FIFA i że mam tyle kart niewymiennych w klubie, to postanowiłem zrobić SBC od tego właśnie Martineza, historię Tots. No koniec FIFA jest, więc wypada się już pobawiać. Wysyłamy tak skład, przepalamy Valencję, który jest oczywiście niewymienny, zrobiony za jakieś 20-30 tysięcy, a miejsca w składzie na pewno dla niego nie będzie, bo u mnie w składzie na prawym obrońcy jest Da Costa, który daje zgranie Marco Reusowi. No i co, wysyłamy taki składzik z 10 tysięcy może wydałem, żeby tam dokupić jakiegoś obrońcy środkowego. No i co, Josef Martinez, no statystyki ma kosmiczne, więc mam nadzieję, że jak będzie wchodzić z ławki, to że jakąś tam różnicę w meczu będzie robił. No i co, walkout oczywiście, Ekwador to jest chyba? Nie wiem, nie zabijcie mnie, zaraz zobaczę. No co, 89 ocena ogólna, 96 tempa, 91 strzałów. No fajna karta, więc mam nadzieję, że jak będzie wchodzić z ławki, będzie robić różnicę. 4 gwiazdki sztuczek, oczywiście 4 gwiazdki słabszej nogi, 180 cm wzrostu, wykończenie na poziomie 98, więc wow, jaka to jest karta. Czekajcie, miałem zobaczyć państwo, czekajcie, to będą szczegóły zawodnika. Wenezuela! O, patrzcie, pomyliłem się. No, więc mam nadzieję, że ten Josef Martinez różnicę będzie robił. Wiecie co, wjechało tutaj SBC o kartę End of Era Fernando Torresa, który po 18 latach gry w piłkę kończy zawodową karierę. No i co, dostaliśmy taką kartę ocenioną na 95. No szkoda tylko, że te sztuczki, 3 gwiazdki są. No ale myślę, że taka karta jest warta zrobienia, zwłaszcza, że ocena tylko ogólna zespołu to musi być tylko 84 właśnie i jeden toc. Ja przepalam sobie taki składzik, wydałem może z 15 tysięcy na tego Sergi Roberto, 19, no właśnie. Tak to wszystkie karty niewymienne miałem, więc przepalamy sobie taki składzik. O,
Fernando Torresa w wersji 95. Miał już jedną wersję Hiszpan ocenioną na 92, była to karta Flashback, a teraz właśnie End of Era. W ogóle fajne logo z tym właśnie, z tą opaską i z tymi jego włosami, fajnie to było przedstawione, więc tutaj naprawdę pomysłowość dość fajna ze strony EA. No i co, różowa flara, Hiszpania oczywiście, napastnik, jakiś japoński klub. No i co, Fernando Torres oceniony na 95 za jedyne 19 tysięcy ląduje w naszym zespole. No i co, mam nadzieję, że ten właśnie niesamowity Hiszpan, którego będę mógł z łatwością połączyć, ponieważ mam w klubie Davida Villa Flashback oraz Andresa Iniesta również Flashback, więc mogę potestować takie wariacje, że tak powiem, i zobaczymy, jak to by wyglądało w grze. No ale mówię, że ten Fernando Torres ze względu właśnie na te trzy gwiazdki sztuczek, no dość ciężko będzie się mu wkomponować w mój styl gry, że tak powiem. No, jeszcze raz zobaczmy na tą piękną kartę Fernando Torresa. No i lecimy teraz tutaj z SBC z gwarantowanym topcem z reszty świata. Przepalam tutaj dwa player piki jakieś niepotrzebne, które mi zalegały w klubie już od dawna. Zrobiłem SBC za darmo, nie chciało mi się, szczerze wam powiem, tych kart kupować. I odbierzemy sobie jeszcze od razu nagrody za Squad Battle za Silvera 1. Grałem to Squad Battles tylko dlatego, że ten piłkarz wymiana fut był w tym, umówmy się. Nie mam zamiaru tak tam Squad Battles grać, nie? Jakieś tam coinsy również dostaliśmy i jakieś dwie paczki. No i co, tutaj przechodzimy teraz do tych paczek. Duża złota paczka premium. Jakby jeden walkout poleciał z tych paczek, to jakoś bym się do tego Squad Battles może przekonał, ale w pierwszej paczce nie mamy nawet ekranu, więc do tego przekonania, do tego Squad Battles jeszcze daleka droga. No i co? Kolejna paczka. Ja tutaj będę sobie na bieżąco sprzedawał te karty. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. No bo nie chce mi się potem tego wszystkiego sprzedawać. I w kolejnej paczce nie mamy znowu ekranu, więc do tego Squad Battles jeszcze bardzo, ale to bardzo daleka droga, żebym się do tego przekonał. Ja oczywiście tutaj wyślę sobie te karty na Quixel, bo one nie są mi w żaden sposób jakoś tam potrzebne. No i to oczywiście to quickselujemy sobie. No i lecimy z piłkarzem Toc z reszty świata. Karty, no takie powiedziałbym średnie, no bo to reszta świata jednak jest, ale jest tam jakiś ten polski akcent i zobaczymy. Czechy, SPD, Slavia Praga bodajże i 88 Sołczek. Nie mam pojęcia szczerze, jakie tam karty były, ale tam chyba ponad 90 wydaje mi się, że były. A tak swoją drogą ta karta, aha, dobra, sztuczki, dwie gwiazdki, chciałem pochwalić, ale no, jednak ta karta nie jest jakoś zbyt dobra. No nareszcie walkout, po trzeciej rozbudowie, jest niebieski, jest to za rozbudowę, Francja. Ej, to był, ej, to nie jest chyba źle, w sensie to nie jest chyba zły trop. Za trzecim razem dopiero walkout poleciał. Ale opłacało się, bo ten to wem. Statystyki ma dość fajne. I glik. Ale on będzie wart. Porównaj ceny. 300 258, 250. No więc, no można powiedzieć, że się SBC zwróciło.